Witam serdecznie w odcinkach poświęconych oscyloskopom produkcji Hantec serii 2000. W tej chwili zajmiemy się sekcją oscyloskopu. Jeszcze tutaj chwilkę rzucimy okiem na modele, które występują. Występują te oscyloskopy, skopometry w czterech wersjach. Tutaj są jakby najbardziej te modele doposażone. Posiadają dwukanałowy oscyloskop, cyfrowy multimetr i generator funkcyjny. I one występują w dwóch szerokościach pasma wejściowego, 70 MHz i 40. I występują też takie same oscyloskopy, tylko bez wbudowanego generatora. Czyli tylko dwukanałowy oscyloskop plus multimetr. Ja tutaj zaprezentuję model Hantec 2D72 i zajmę się sekcją oscyloskopu. Mam stworzone bardzo proste stanowisko pomiarowe, składające się z generatora funkcyjnego, podłączony standardowym przewodem BNC do kanału pierwszego tego oto urządzenia. Uruchamiam jednym naciśnięciem oscyloskop i zobaczmy, co widzimy. Tu na ekranie widać sekcję oscyloskopu. Gdybyśmy na przykład wyłączyli to urządzenie w trybie miernika, to po ponownym uruchomieniu uruchomi nam się domyślnie z włączonym multimetrem. W celu uruchomienia sekcji oscyloskopu należy nacisnąć ten oto przycisk opisany jako scope, czyli oscyloskop. Jest uruchomiony oscyloskop. Widać tutaj tą żółtą linię z przebiegiem elektrycznym. Kanał numer 2 jest wyłączony. Na sam początek może zobaczmy, co tutaj jest widoczne w tym menu. Tutaj ja troszeczkę może zrobię zbliżenie, żeby było lepiej to widoczne. I mamy tutaj czułość napięciową dla kanału pierwszego, 500 mV na działkę. Tutaj wyłączyło się podświetlenie. Czułość dla kanału drugiego i podstawa czasu. Zajmijmy się teraz funkcjami dotyczącymi konfiguracji samego urządzenia, a więc kliknąłem przycisk menu i pojawiło mi się menu. Mamy tutaj cztery przyciski funkcyjne F1, F2, F3, F4, do których są przypisane poszczególne funkcje. I zobaczmy. Mam tutaj przypisaną funkcję zmiany języka. Dostępny jest język angielski menu oraz chiński. Tutaj możemy włączyć lub wyłączyć dźwięk klawiszy. Niech będzie włączone, żeby było słychać, kiedy naciskam. Tutaj możemy regulować intensywność podświetlenia ekranu. Jest tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zostawmy na maksymalnym podświetleniu i przejdźmy do następnej karty menu. Tutaj możemy ustawić sobie czas, po jakim zostanie wyłączone podświetlenie ekranu. Jak widać, było wcześniej, to podświetlenie zostało wyłączone. I ten interwał czasowy może być 30, 60, 90, 120 sekund. Lub podświetlenie możemy zostawić włączone na stałe. Zostawmy na stałe podłączone to podświetlenie i przejdźmy do kolejnych funkcji. Tutaj funkcja przebiegów referencyjnych i zapisywania. Za chwilę do tego wrócimy, gdy uruchomię generator. Kolejna zakładka. Zakładka opisana funkcją jako kursor. Możemy uruchomić pomiary kursorami ręczne i mogą być to pomiary. Mamy teraz pomiary napięciowe. Tutaj, jak widać, pojawiły nam się dwie linie, między którymi jest obliczana różnica. Mogą być też to pomiary czasowe. Tutaj pojawiły się dwie takie fioletowe linie. Możemy sobie wybrać źródło, z którego będzie to mierzone te pomiary. Niech to będą, wróćmy do pomiarów napięciowych. Przejdźmy dalej. I tutaj możemy, teraz mi się pojawił, że kursor 1 zaznaczony. I możemy sobie ręcznie, proszę tutaj zobaczyć, o, w tym oto miejscu poruszamy tym kursorem pierwszym. Przełączam się na kursor numer 2 i poruszamy się teraz tym kursorem. Tutaj w tym okienku jest wyświetlana różnica pomiędzy kursorem pierwszym a drugim. I analogicznie działa to przy pomiarach czasowych, czyli w pionie. Wyłączmy teraz te kursory, żeby nie były widoczne.
I wyjdźmy z tego menu i uruchommy funkcję Measure, czyli pomiary automatyczne. I pojawiło mi się tutaj oto okienko. I w żółtym kolorze w dwóch linijkach, w pierwszej linijce jest wyświetlana amplituda, w drugiej częstotliwość. I w trzeciej i w czwartej zielonym kolorem takie same informacje, czyli amplituda i częstotliwość dla kanału numer 2. Wyłączmy teraz te automatyczne pomiary. Powrót. Co jeszcze mamy? System info, czyli model jest wyświetlany, wersja oprogramowania, numer wersji płytki drukowanej i wersja matrycy FPGA. W czwartej zakładce mamy tutaj shutdown, czyli automatyczny wyłącznik po okresie nieużywania, który możemy ustawić na 5 minut, 10, 20, 30 lub zupełnie wyłączyć funkcję wyłączenia urządzenia. Funkcja kalibracji. Funkcja automatycznej, wewnętrznej kalibracji. Nie będę uruchamiał w tej chwili tej funkcji, ponieważ chwilę to trwa i nie będę zanudzał Państwa, ale działa, sprawdziłem to. I tutaj funkcja defloat, czyli przywrócenie ustawień fabrycznych. Gdybyśmy coś namieszali w oscyloskopie, możemy zawsze przywrócić ustawienia domyślne. Zapytuję się oscyloskop, czy na pewno jesteśmy pewni. Zatwierdzam klawiszem F1 i zostały przywrócone ustawienia domyślne. Proszę zobaczyć, podświetlenie ustawiliśmy wcześniej na wartość 10. Zostały przywrócone ustawienia domyślne i wróciło do wartości 6. Rozjaśnijmy maksymalnie ten ekran, ażebyście Państwo mogli jak najlepiej przyjrzeć się temu ekranowi. I tutaj ciągle widzimy kanał numer 1. Tutaj mamy takie 4 klawisze funkcyjne ogólnego przeznaczenia. I tutaj tą pozycję tych kanałów możemy tymi regulować oto tymi klawiszami. Później jeszcze pokażę, co te klawisze, jakie inne mają funkcje. Ale teraz proponuję, że najwyższy czas, żeby uruchomić wyjście generatora. Zapaliła się zielona dioda w tym oto miejscu i jest widoczny już na ekranie jakiś przebieg. Tutaj mamy do dyspozycji funkcję AutoSet podpisane tym klawiszem jako auto i naciskając jego, oscyloskop automatycznie dopasuje sobie czułość napięciową i podstawę czasu tak, aby były widoczne przynajmniej 2 pełne okresy przebiegu. Jest widoczny ten przebieg. I tutaj może, jeżeli jesteśmy już, mamy ten przebieg elektryczny i chcemy uruchomić kanał numer 2, w tym celu trzeba nacisnąć przycisk Channel i tutaj możemy sobie regulować. W tej chwili regulujemy parametry kanału pierwszego i ten kanał pierwszy można również wyłączyć. Jest wyłączony, ponownie został włączony i tutaj mamy funkcję sprzężenia. Dostępne sprzężenia AC, DC i zwarcie do masy. Gdy mamy ustawione sprzężenie DC, przepuszczana jest zarówno składowa stała, jak i zmienna przebiegu, czyli wszystko, co wchodzi na wejście, jest widoczne na oscyloskopie. Gdy mamy ustawione sprzężenie AC, jest przepuszczana tylko składowa zmienna. Zaprezentuję teraz to na przykładzie i na generatorze ustawmy jakiś offset, czyli składową stałą. Niech to będą 2 V i proszę zobaczyć, tutaj przebieg podniósł mi się do góry o 2 V. Gdy ustawię sprzężenie AC, składowa stała została odcięta i tylko widać składową zmienną. Jest to przydatne, jeżeli jest jakaś duża składowa stała, żebyśmy nie musieli tego przebiegu zbytnio przewijać. Tutaj, skoro mamy teraz już jakiś przebieg wzorcowy, to możemy na przykład co? Możemy żeby nam te parametry zostały automatycznie zmierzone. Czyli mamy tutaj napięcie 10 V i częstotliwość 1 kHz. Wyłączymy teraz tą funkcję i zaprezentuję może to, co wcześniej sygnalizowałem, tą opcję, czyli funkcję zapisywania
przebiegów. Zapiszmy teraz ten przebieg sobie pod pozycją numer 1, save. I wywołajmy go z powrotem. Jak proszę zwrócić uwagę, zapalił mi się tutaj ten przycisk w kolorze czerwonym. Wyłączyłem generator, wyjście generatora jest wyłączone. Tutaj wyłączmy też drugi kanał, który i tak nie jest podłączony. I mamy tutaj statyczny, zapisany obraz z widokiem tego przebiegu. To jest funkcja zapisywania statycznego. Zobaczmy, ile mamy tych komórek pamięci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 komórek pamięci mamy do zapisu. OK, wyjdźmy teraz z tej funkcji, czyli wracamy do menu i albo naciśnijmy ten raz przycisk autoset. Może będzie lepiej. I teraz zaprezentuję możliwość zapisu przebiegu referencyjnego. A więc ponownie uruchamiam wyjście generatora. Ustawmy tutaj ten przebieg, żeby był widoczny. I weźmy, skorzystajmy z funkcji referencja i referencyjne źródło. Wybieramy kanał pierwszy. Referencja jako A, jest dostępna jeszcze referencja B i dajmy save. Teraz ten przebieg sinusoidy został zapisany do pamięci wewnętrznej i uruchomiłem teraz ten przebieg referencyjny. On już jest widoczny i trzeba ten... wyjdźmy teraz z tego menu i spróbujmy ten kanał pierwszy przesunąć. Proszę zobaczyć, tutaj w kolorze fioletowym jest zapisany taki statyczny ten przebieg referencyjny A. I to, jak to można wykorzystać? Zmieńmy teraz ten przebieg na przebieg prostokątny. I pomimo zmiany tutaj tego przebiegu, zarówno jakby kształtu i częstotliwości, ten przebieg referencyjny wciąż jest widoczny. Można tą funkcję wykorzystać w ten sposób, że zapisujemy sobie ten przebieg wzorcowy z jakiegoś na przykład sprawnie działającego modułu i serwisujemy uszkodzone urządzenie. Tak regulujemy, naprawiamy, aby ten przebieg nam się w końcu pokrył z tym przebiegiem referencyjnym. Jest to dosyć przydatna funkcja, na przykład gdy badamy jakieś filtry, możemy sobie sygnał wejściowy zapisać, prawda? I tak korzystamy. Jeżeli chcemy już wyłączyć ten przebieg referencyjny, wystarczy go tutaj wyłączyć i widoczny jest tylko ten przebieg z kanału pierwszego. Uruchommy kanał numer 2. Kanał numer 2, czyli przechodzimy tutaj, nacisnąłem przycisk Channel F1 i jest załączony kanał numer 2, czyli widoczny jest ten zielony przebieg, linia prosta, ponieważ nic nie mam podłączonego do źródła kanału numer 2. Czyli tutaj wszystko omówiliśmy. Teraz co możemy jeszcze omówić? Tutaj mamy funkcję taką jakby play i pauzy, czyli mogę zatrzymać sobie teraz ten na ekranie oscyloskopu przebieg i na przykład odłączyć się i pójść komuś pokazać, że taki zmierzyłem przebieg lub takie miało miejsce zdarzenie. Ponowne naciśnięcie rozpoczyna dalszą akwizycję. Tutaj trigger, funkcja trigger, czyli funkcja wyzwalania. I co mamy? Możemy wybrać źródło wyzwalania. Kanał pierwszy lub kanał drugi. Zbocze narastające, opadające. Tryb wyzwalania normalny lub automatyczny. Co jest w drugiej karcie? Force, czyli ten zakończenie akwizycji. I jeżeli chodzi o wyzwalanie, to jest to wszystko. Tutaj teraz jeszcze może ten kanał numer 2 wyłączymy i wrócimy do kanału numer 1. Tutaj jeszcze wracając do kanału numer 1, nie wiem czy to omówiłem, a więc szybko jeszcze omówię. W drugiej karcie kanału możemy sobie wybrać mnożnik podłączonej sondy i dostępne są mnożniki razy 10, razy 100, razy 1000. Tutaj jest jeszcze funkcja BW limit, czyli ograniczenia pasma do 20 MHz, aby
przy przebiegach poniżej 20 MHz nie była widoczna zawartość wyższych harmonicznych. Taki filtr cyfrowy, z którego można skorzystać. OK, jesteśmy teraz w funkcji wyzwalania i gdy mamy wybraną funkcję wyzwalania, to możemy poziom wyzwalania, tutaj od po prawej stronie, możemy regulować poziom wyzwalania. O, jak widać, wyjechałem tym kursorem poza przebieg elektryczny i już nie mam synchronizacji. Wróćmy i jest z powrotem wyzwalania. Tutaj mamy zakładkę czasową i jakie mamy tutaj funkcje. Tryb pracy, czyli YT, czyli standardowo, lub funkcję rolowania. Wróćmy do tego standardowego ustawienia. I teraz już zmieniła mi się podstawa czasu. Może wróćmy jeszcze raz auto, żeby lepiej to zaprezentować. Oscyloskop mi się dostroił. I tutaj rolowanie było. Tutaj możemy długość rekordu ustawić sobie. Standardowo jest ustawione 3000 próbek. Możemy to zwiększyć, jeżeli korzystamy z jednego kanału, do 6000 próbek. Tutaj poziom wyzwalania 50% standardowo jest ustawiony. I tutaj ta funkcja rolowania, czyli przebieg jest rolowany. I możemy tą podstawę czasu także ręcznie sobie regulować. Nie musi to być w funkcji automatycznej. Czyli zmieniamy tutaj tymi przyciskami, które mają automatyczne, znaczy uniwersalne przeznaczenie. I jeżeli chodzi o oscyloskop, to już jest, to są wszystkie funkcje. Jeżeli chodzi może tak o obsługę oscyloskopu, ona jest dosyć prosta, mamy najprostsze, najpotrzebniejsze funkcje, nie są to zbytnio rozbudowane te wszystkie zakładki, ale przez to łatwo jest obsługiwać ten oscyloskop. Teraz już może nie będę prezentował jakichś przykładowych przebiegów, ewentualnie tak o szybko, jak są widoczne te inne przebiegi na tym oscyloskopie, o tak o... Pokażę kilka różnych. W kolejnym odcinku, ewentualnie jeżeli będą zapytania, to zaprezentuję dla jakichś charakterystycznych częstotliwości. I to by było tyle, jeżeli chodzi o ten sam oscyloskop. W kolejnych częściach zaprezentuję multimetr, cyfrowy generator i podłączenie z komputerem. Dziękuję bardzo za uwagę i do widzenia.